Pragnieniem każdego z nas jest to, byśmy wraz z bliskimi nam osobami byli zdrowi i pełni energii. Rozwiązaniem jest założenie własnego warzywnika. Przecież wiemy, że najzdrowsze są warzywa pochodzące z własnej grządki. Możemy sami regulować metody uprawy, stosować racjonalnie nawozy i środki ochrony roślin z zachowaniem okresu karencji. Jarmuż jest warzywem niezwykle łatwym w uprawie. Posiada wiele cennych właściwości, m.in. zawiera związek sulforafan, który ma działanie przeciwnowotworowe. Ponadto zawiera wiele cennych witamin, m.in. witaminę C, B, K, a także luteinę, wapń i żelazo. To przepiękne warzywo było uprawiane pierwotnie jako roślina ozdobna, a potem jako roślina uprawowa. Wyparte przez kapustę głowiastą, teraz powraca do naszych ogrodów i na nasze stoły. Aby rozpocząć uprawę jarmużu, należy uprzednio przygotować podłoże. Ziemię przekopujemy na głębokość szpadla. Następnie równomiernie rozsypujemy nawóz organiczny w dawce 100-150 g na metr kwadratowy. Taka dawka nawozu zapewni optymalne odżywienie roślinom w początkowej fazie wzrostu. Następnie nawóz zagrabiamy na głębokość około 10 cm. Aby zapobiec chorobom grzybowym, takim jak zgorzel siewek, warto zabezpieczyć nasiona jarmużu zaprawą nasienną T. Po wyrównaniu podłoża wyznaczamy rzędy za pomocą sznurka. Jarmuż można wysiewać prosto do gruntu od maja do lipca na głębokość około 2 cm, rzędy co 15 cm. Starajmy się drobne nasiona wysiewać dość rzadko. Następnie przykryjmy je ziemią i podlejmy. Starajmy się utrzymać stałą wilgotność podłoża. Aby ograniczyć parowanie wody z gleby, możemy zastosować cienką agrowłókninę. Po około 5 tygodniach, gdy rozsada ma 4-5 liści, możemy ją posadzić na miejscu w stałym w rozstawie 35-40 cm. Ważne jest, aby sadzonki posadzić na taką samą głębokość, na jakiej rosły pierwotnie. Nigdy głębiej, ponieważ spowoduje to zahamowanie wzrostu roślin. Należy pamiętać, że uprawiając jarmuż z rozsady przygotowanej w domu bądź w szklarni, mamy gwarancję uzyskania wcześniejszych plonów. Jarmuż należy do rodziny kapustnych, ma duże wymagania pokarmowe, więc nawożenie jest niezbędnym elementem jego uprawy. Zalecane jest stosowanie nawozu organicznego co 2 miesiące. Starajmy się wymieszać go z wierzchnią warstwą gleby wokół rosnących warzyw, a następnie podleć. Zamiast nawozu organicznego można zastosować otoczkowany nawóz długodziałający Planta Cote do warzyw i owoców. Przez 5-6 miesięcy z granulek nawozu uwalniane są niezbędne dla tych roślin składniki odżywcze, dzięki czemu wystarczające jest niejednokrotne nawożenie w sezonie. Nie zapominajmy o podlewaniu jarmużu w czasie suszy oraz o regularnym plewieniu chwastów. Plon jarmużu zbieramy od jesieni przez całą zimę. Najsmaczniejszy staje się on po pierwszych przymrozkach, ponieważ traci wówczas goryczkę i staje się bardziej kruchy. Więcej informacji na temat uprawy jarmużu znajdą Państwo na stronie www.inspiracjeogrodnicze.pl. Powodzenia i smacznego! Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do roślin ozdobnych, warzywa i owoce to element naszego pożywienia. Czy stosowanie nawozów jest w pełni bezpieczne?